Już za chwilę film, a ja zapraszam Cię do wzięcia udziału w giveawayu na czołg premium 8 poziomu i 30 dni konta premium. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany w dzisiejszym odcinku EBR 105, czyli linia, którą tak naprawdę można sobie podarować. Jest na serwerze testowym od wczoraj, trochę pograłem, grałem też na streamie, także myślę, że odważnie mogę się z Wami podzielić. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to oczywiście prędkość, ponieważ już zaraz przekroczymy 100 km na godzinę. Druga rzecz to magnetyczne celowanie, które już działa przyzwoicie w porównaniu do tego, co było przy pierwszych testach. Zasadniczo 105 km na godzinę, także bardzo, bardzo fajna prędkość, tylko powstaje pytanie, czy to jest do czegoś potrzebne, czy tak powinno być, czy widzimy to jakoś inaczej. Zasadniczo pierwsza styczność z tym to troszkę namieszał na randomkach, ponieważ bardzo trudno w to trafić. Na testowym teraz jeździ po 7, 8, 9, 10 takich czołgów, czyli wygląda to, wychodzi zasadniczo słabo, ponieważ próbujemy wysnajpić w coś, co jedzie 105 km na godzinę i trzeba sobie odważnie powiedzieć, że to jest problematyczne i gra się tak naprawdę nieciekawie na ten moment. Oczywiście, kiedy wszystko wróci do normy i będziemy mieć jeden, może dwa EBR-y w drużynie, wtedy powinno być lepiej, ale musimy się zmierzyć z kolejnym problemem, czy będzie magnetyczne celowanie. Jest magnetyczne celowanie, idealnie weszło i to się podoba, to jest fajne. To jest to, co mówiłem już dawno, że takie celowanie powinno być na każdym lajcie czy na każdym czołgu, ponieważ to znacząco by ułatwiło sprawę. Zasadniczo możemy teoretycznie spotować, możemy prowadzić ogień. Teraz trochę ponad 8 sekund czasu ładowania, także wydaje się to tak naprawdę wiecznością i wydaje się, że powinno wyglądać to dużo lepiej. Szczególnie, że niejednokrotnie mieszamy, nie możemy nadążyć wieżą, także na ten moment mnie po prostu gra się ciężko i to jest taka linia, którą zrobię, bo będziecie o nią pytać, ale nie dlatego, że czuję, że powinienem mieć i będę chciał mieć. Działo 390 uszkodzeń, 190 penetracji na pocisku podkalibrowym zwykłym, 240 penetracji na pocisku premium, co muszę pochwalić. Może tak, działa nie będę chwalił, wszyscy się spodziewali magazynka i szkoda, że nie ma tego magazynka, bo to było coś, co jest w stanie zrobić robotę, coś, co byłoby w stanie zrobić robotę. Tutaj te 8 sekund czasu przeładowania wydaje się niejednokrotnie wiecznością. Chcemy wyjechać, a tu nie ma jeszcze pocisku i stoimy jak przysłowiowe widły w gnoju i nie bardzo wiemy, co ze sobą zrobić. Od przodu możemy zapomnieć o przebijaniu większości czołgów. Znów magnetyczne celowanie, niestety w tym znowu rykoszet. Od boku większość, coś jesteśmy w stanie przebić, ale nie wszystko. Generalnie zyskaliśmy tak, coś, co jeździ bardzo szybko po randomku i człowiek się wkurza, że musi to trafić. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, zostały nieco poprawione w stosunku do tego, co widzieliśmy, jak ósemka była dostępna na zwykłym serwerze. Czy jest idealnie? Nie. Jeszcze jest daleko do ideału i nawet może bym zaryzykował stwierdzenie, że to jest jedna z najgorszych innowacji, mniej dopracowanych innowacji w World of Tanks od w zasadzie już od dłuższego czasu, ponieważ tu nie będziemy mieli szału jak ze szwedzkimi niszczycielami, jak z Projecto, po prostu nie wiem, moim zdaniem na ten moment ta linia nic nie wnosi, nic nie robi ciekawego i w zasadzie jest to taka, a dobra, nie mam już co ekspić, to sobie wyekspię te kołowce, ale na pewno nie będzie czymś, co przewróci tą grę do góry nogami. Jedyne, co może się zwiększyć, to nasz poziom frustracji, próbując to wycelować, ponieważ jeśli jedzie 105 km na godzinę po otwartym skręca, to po prostu nie da się trafić. Oczywiście jest to kwestia przyzwyczajenia, wyrobienia sobie nawyków i powinno być dużo łatwiej, ale na ten moment gra się przeciwko nim bardzo przeciętnie, bo jest problematyczne w to trafić. Zasadniczo tak, wyprzedzi każdy czołg na każdy czołg na dojeździe na miejscówkę i tutaj warto zwrócić uwagę, że 500 uszkodzeń przy penetracji 105, jednak dalej po raz kolejny brakuje mi tego magazynka, gdzie dojechalibyśmy jako pierwsi i wykończylibyśmy. Sterowanie, tak jak powiedziałem, jest lepiej niż było, ale nie jest idealnie, do tego brakuje mi małego wskazania, czy aktualnie jadę do przodu, czy do tyłu. Po prostu gdzieś się w tym gubię, bardziej powinno się to wszystko rzucać w oczy.
Jeśli chodzi o spotowanie, no coś jesteśmy w stanie wyspotować, ale również nie urywamy, także na ten moment, jeśli chodzi o mnie, odradzałbym wam tą linię. Po prostu jest niedopracowana, będziemy mieli proces, nazwijmy to procesem twórczym, jak mieliśmy w przypadku czołgów, czyli najpierw taka fizyka, potem było to zmieniane, poprawiane i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że kołowce, zanim staną się grywalną, ważną rzeczą World of Tanks, trzeba będzie nad nimi jeszcze sporo popracować, trzeba będzie coś zrobić, żeby one się stały tak naprawdę charakterystyczne. W nawiązaniu do mojego ostatniego filmu apelowałem, żeby na coś się zdecydować, albo siła ognia, albo lepsze spotowanie, albo coś, żeby miały czym się będą wyróżniać i czym będą tak naprawdę lśnić na tym randomie. Na ten moment tego brakuje i jest to troszkę irytujące. Sama grywalność, ciężko się steruje, już jest lepiej niż było, ale mogłoby się sterować trochę lepiej, trzeba bardzo ostrożnie dawać lewo, prawo, ponieważ on wykonuje dzikie skręty. Zaraz zobaczycie akcję, z której nie jestem dumny i nie powinno być jej, nie powinno jej być. Coś nie poszło, strzeliłem, pan się zorientował i odprawił mnie tak naprawdę do garażu. Jeśli chodzi o sam czołg, na ten moment odradzam robienie linii, chyba że zanim jeszcze wejdą, bo wejdą koło chyba 4 czy 15 lutego, chyba że coś się zmieni, coś będzie lepiej, to wtedy nakręcę jeszcze ten materiał. Na ten moment bym się po prostu nie nastawiał, bo po prostu nie warto. Wszystko w dzisiejszym odcinku, zapraszam was na streamy od 8 do 14, od 20 do 23, od poniedziałku do piątku, w niedzielę od 20 do 23. Zapraszam was do komentowania, lajkowania, subskrypcji kanału. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie, Banner.